Każdy, kto ogląda mój kanał regularnie, wie, jak bardzo cenię zioła. Bez wątpienia skrywają one w sobie leczniczą moc. Ba, jeszcze nie tak dawno temu duża część leków stworzona była właśnie na bazie ziół. I choć dziś apteki skręciły nieco w innym kierunku niż ziołolecznictwo, nie zmienia to ani składu ziół, ani ich właściwości leczniczych, które zawsze były i będą takie same. Dlatego dziś, kontynuując misję dzielenia się ważnymi dla naszego zdrowia informacjami, chciałbym przedstawić Państwu listę ziół, które mogą być przydatne w szczególności dla osób w wieku starszym. Wybrałem te, które wspierają zdrowie w często diagnozowanych chorobach, charakterystycznych właśnie dla tego wieku. Oczywiście, nie znaczy to, że wyczerpują one listę wszystkich. Po prostu wybrałem te, na temat których literatura naukowa jest szeroka i posiada ugruntowane oraz bardzo mocne dowody. A dziś pierwszą rośliną leczniczą na tej liście, która kompleksowo wspiera zdrowie osób po 50 roku życia, jest miłosząb japoński. Z pewnością część z Państwa kojarzy jego charakterystyczne, przypominające wachlarzyki, liście. Oprócz miłego dla oka wyglądu w roślinie tej kryje się cała moc bioaktywnych substancji, które chronią nasz układ sercowo-naczyniowy, rozszerzają naczynia i działają przeciwzakrzepowo, dzięki czemu miłorząb japoński zmniejsza ryzyko zawału oraz udaru i, co bardzo ważne, poprawia ogólne natlenienie organizmu. Z właściwości tych skorzysta również nasz mózg, który miłorząb japoński regeneruje, wpływając pozytywnie na pamięć, a także koncentrację. Roślina ta zmniejsza również ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ponieważ zapobiega odkładaniu się toksycznych substancji w komórkach nerwowych, a ze względu na zawartość antyoksydantów również w profilaktyce schorzeń siatkówki oka. Kolejnym roślinnym sprzymierzeńcem zdrowia na naszej dzisiejszej liście jest kozieradka pospolita. I tutaj uwaga! Wszystkie osoby po 50, u których stwierdzono insulinooporność, a także cukrzycę typu drugiego, powinny wyciągnąć teraz kartkę i zanotować. Kozieradka, z uwagi na zawarte w niej saponiny, obniża bardzo wyraźnie poziom glukozy we krwi. Już 10 g sproszkowanych nasion kozieradki dziennie, na przykład zmieszanych z jogurtem lub też namoczonych w gorącej wodzie, zapewnia naprawdę rewelacyjne efekty. Oprócz tego kozieradka posiada jeszcze kilka innych korzyści prozdrowotnych. Po pierwsze, obniża poziom cholesterolu całkowitego, kolejno poziom trójglicerydów, a zawarte w niej substancje bioaktywne zmniejszają nasilenie zgagi. Ale tutaj mam dobrą nowinę dla panów, ponieważ dowiedziono, że jako jedna z niewielu roślin podnosi poziom testosteronu, który niestety wraz z wiekiem spada. Dzisiejsza lista byłaby niekompletna bez słynnego dziurawca zwyczajnego, który był stosowany już przez nasze babcie. Każdy szanujący się zielarz zna charakterystykę tej rośliny i potrafi wyrecytować ją na pamięć. Po pierwsze, łagodzi ona objawy depresji, i to nawet tej umiarkowanej, a naukowcy porównują jej działanie do tego typowego dla antydepresantów. Ponadto dziurawiec działa moczopędnie, a zawarta w nim kwercetyna oraz rutyna uszczelniają naczynia włosowate. Na szczególną uwagę w jego przypadku zasługuje także jego działanie oczyszczające naszą wątrobę i, co bardzo ważne, działanie przeciwbakteryjne. W tym miejscu pragnę podkreślić, że dziurawiec powinien być stosowany wyłącznie solo, ponieważ bardzo często może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, a w tym ze wspomnianymi antydepresantami. I co bardzo ważne, nie stosujmy go dłużej niż 2 miesiące. Zatem jeśli stosujecie Państwo leki na schorzenia przewlekłe lub też inne zioła, zasięgnijcie Państwo w pierwszej kolejności porady specjalisty, ponieważ ja nie wiem, jakie leki Państwo przyjmujecie. A jeśli ktoś zdecyduje się stosować tę roślinę, proszę pamiętać, że dziurawiec zwiększa wrażliwość skóry na promienie słoneczne. Podczas komponowania dzisiejszej listy dobierałem zioła w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zapomniałem również o oglądających mnie paniach. Po 50 roku życia jedną z najbardziej dokuczliwych dolegliwości jest menopauza i związane z nią objawy. I tutaj kobietom z pomocą może przyjść szyszka chmielu, która łagodzi takie przypadłości jak uderzenia gorąca, nocne poty, a także niweluje zmęczenie oraz rozdrażnienie. Jak to w ogóle jest możliwe? Dzieje się tak, ponieważ te niepozorne kuleczki kryją w sobie cząsteczki, które naśladują działanie estrogenu, którego poziom w tym krytycznym dla kobiet okresie zaczyna drastycznie spadać. Ponadto szyszki chmielu ułatwiają zasypianie.
Co najważniejsze, roślina ta jest zupełnie bezpieczna i, jak pokazują badania, nie wchodzi w interakcję z większością leków. Dlatego jej wywar można spokojnie stosować nawet na co dzień. Jedynym wyjątkiem są leki uspokajające. Następnym leczniczym jegomościem na naszej dzisiejszej liście ziół dedykowanych osobom po 50 roku życia jest ostropest plamisty. Moi stali słuchacze na pewno zauważyli jego obecność w moich wcześniejszych filmach. Proszę się temu absolutnie nie dziwić. Ze względu na zawartą w nim silimarynę, stoi ona na straży naszego zdrowia niczym prawdziwy rycerz. Po pierwsze, chroni ona wątrobę przed uszkodzeniami, łagodzi stany zapalne oraz, co szalenie ważne, działa przeciwzwłóknieniowo i blokuje toksyny przed wnikaniem do komórek wątroby. Ostropest plamisty ma tyle właściwości, że zdecydowanie zasługuje na oddzielny film. Dlatego w tym miejscu dopowiem tylko, że przeciwdziała on osteoporozie, a w jednym z badań dowiedziono, że jego rutynowa suplementacja obniża poziom glukozy we krwi. Kolejną rośliną, która dosłownie kompleksowo zadba o zdrowie wszystkich osób po 50 roku życia, i to bez względu na dolegliwości, jest berber zwyczajny. Najsilniejszym związkiem aktywnym determinującym jej wszechstronne działanie jest berberyna, która dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym zmniejsza ryzyko rozwoju wielu nowotworów, a w tym raka prostaty, raka wątroby, raka kości oraz raka piersi. Berberys łagodzi także choroby zapalne jamy ustnej, takie jak zapalenie dziąseł, które charakteryzuje się dokuczliwym obrzękiem i podrażnieniem. A jak wiemy, u osób po 50 roku życia dolegliwości te niestety są częstsze. Co więcej, dane ze świata nauki dowodzą, że zawarta w nim berberyna znacząco obniża ciśnienie krwi, poziom trójglicerydów, a także cholesterolu. Na uwagę zasługuje również jego działanie przeciwcukrzycowe, ponieważ zawarte w berberysie związki chemiczne redukują ogólne stężenie glukozy we krwi, zarówno na czczo, jak i po posiłku. Działanie to jest na tyle silne, że lekarze przyrównują je do powszechnie stosowanych leków na cukrzycę. A dzisiejszą listę zamyka traganek błoniasty, i to bynajmniej nie z błahego powodu. Ta roślina o drobnych, różowych kwiatach znajduje szczególne miejsce w medycynie chińskiej i stosowana jest w celu zachowania długowieczności i ogólnego wzmocnienia organizmu. A to wszystko za sprawą jej bardzo silnych właściwości antyoksydacyjnych. Po pierwsze, wydłuża ona żywotność komórek, tkanek, narządów, dzięki czemu spowalnia ona proces starzenia. Ponadto, chroni ona ustrój przed atakami bakterii oraz wirusów, a także stymuluje układ odpornościowy do walki z patogenami. Jej działanie przeciwzapalne jest na tyle silne, że specjaliści rekomendują ją jako element terapii uzupełniającej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Dlaczego jeszcze warto stosować napar straganka? Chociażby dlatego, że zioło to reguluje poziom glukozy we krwi, poprawia wyniki naszego lipidogramu i, co bardzo ważne, hamuje zwłóknienie wątroby. Dzisiejsza lista ziół to tak naprawdę początek długiej rozprawy na temat dobroczynnych substancji, jakie świat roślin ma do zaoferowania osobom po 50 roku życia, ale nie tylko. O innych ziołach opowiem w przyszłych filmach, natomiast dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę, jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.